Światłowodami możemy porównywać zegary ze stabilizacją opóźnienia na poziomie pojedynczych pikosekund. 5 pikosekund w światłowodzie to jest dla światła droga około 1 mm. Radio naukowe. Imponujące jest, z jaką precyzją specjaliści są w stanie korygować opóźnienia związane z przesyłem informacji o obowiązującym czasie. Nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, ale aby skoordynować życie nas wszystkich, a także działanie wielu często krytycznych systemów, potrzeba niezawodnego systemu opartego na zegarach atomowych i ich wzajemnej łączności. W tym odcinku z pierwszej ręki usłyszycie o tym, jak to działa. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe. Działamy dzięki wsparciu patronek i patronów. Zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik radionaukowe, zobaczcie jak to działa i dlaczego warto się dorzucić. Odcinek numer 188. Zaczynamy. Ladies and gentlemen. This discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedzę. W studio radia naukowego, główni zegarmistrze kraju. Mogę tak powiedzieć? Ach, w dużym uproszczeniu. W tak. dużym oproszczeniu. Ja nie mam nic przeciwko. <laughs> W dużym uproszczeniu powiedział pan dr Albiny Czubla, zastępca dyrektora zakładu czasu i długości głównego Urzędu Miar. Jest z nami również pan doktor inżynier Maciej Gruszczyński, kierownik Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości, właśnie w GUM. Dziękuję, że znaleźli panowie czas. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Mieliśmy już w radiu naukowym odcinek o zmaganiu się fizyków z pojęciem czasu, o tym czym on jest. Czy w ogóle istnieje? A teraz będzie odcinek taki bardziej praktyczny, bo było, nie było, jakoś ten czas mierzymy i do życia społecznego jest to nam potrzebne. Jak więc mierzyć czas precyzyjnie? O tym opowiedzą goście. A ja tak powiedziałam, głównie zagarmistrze kraju, no bo właśnie główny Urząd Miar odpowiada za dostarczanie nam wiedzy o czasie urzędowym, jakże to jest istotne. To byśmy się dopiero przekonali, jakbyście zniknęli, nie? Ale jakby była wielka awaria. Panowie, myślę, że musimy zacząć od definicji. I wiem, że to nie będzie proste pytanie. Choć, dobra, pytanie jest proste, odpowiedź nie jest prosta. Co to jest sekunda? Pan doktor Alwin Czubla. Sekunda obecnie jest zdefiniowana jako taki system miar, w którym częstotliwość przejścia w atomach CZU-133 wynosi dokładnie 9 GHz. 192 MHz 331 kiloherców, 770 herców. Tu drobna poprawka, bo mam tę liczbę przed oczami, jest mi łatwiej. Nie 331, tylko 631 kiloherców. Bądźmy precyzyjni. Tak jest. I to jest pokłosie pewnej rewolucji, jaka zaszła w międzynarodowym systemie miar, dlatego że do pewnego momentu wystarczało definiować jednostki miary jako pewne albo artefakty, na przykład wzorzec kilograma, czy wzorzec metra. Albo też wystarczało z obserwacji astronomicznych dzielić dobę na godziny, potem godziny na minuty i na sekundy. Natomiast wraz z postępem zaczęły być potrzebne coraz dokładniejsze wartości odtwarzania jednostek miar, i się okazało, że taki wzorzec właśnie metra nie jest stały, dlatego że wzorzec kilograma podobno tyje czy tył, więc wymagano. Bo co, bo tam paluchami dotykali i zostawały jakieś. Cząstki? On był przechowywany, jest przechowywany wzorzec kilograma w układzie, gdzie jest utrzymywana w miarę możliwości próżnia, w sejfie, zamknięty, więc tam nikt tego dotykać niepożądany nie mógł, ale w sposób naturalny na powierzchni wzorców, czy takich kilograma czy metra, absorbowane były, czy to powiedzmy cząsteczki, jakieś śladowe jony, czy cząsteczki resztkowej atmosfery i to powodowało, że taki wzorzec zmieniał swoje właściwości fizyczne. Po prostu było tego wzorca więcej. W związku z czym, takim pewnym skokiem w systemie jednostek miar było przejście definicji metra na to, że jest to droga, jaką przybywa światło w próżni w czasie równym 1 podzielone przez znana wartość prędkości światła. I od lat 80-tych... Ubiegło... Czyli coś stałego w fizyce. Mhm. Tak jest. Poprzez przyjęcie jednostek miar fizycy ustalili, że prędkość światła jest stała, niezmienna, a teraz zrobili odwrotnie. Przyjęli wartość prędkości światła za niezmienną, stałą, już liczbową, i w oparciu o tą wartość liczbową oraz jednostkę czasu już definiowano jednostkę długości, czyli 1 metr. I to samo podejście postanowiono zastosować do innych jednostek miar, w związku z czym od roku 2019, od 20 maja, definiujemy np. jednostkę amper poprzez przyjęcie stałej wartości ładunku elementarnego. Temperaturę poprzez przyjęcie stałej wartości, określonej wartości liczbowej liczby stałej Boltzmana. Też poprzez przyjęcie liczby Avogadro definiujemy mol. Natomiast sekundę definiujemy poprzez przyjęcie stałej wartości częstotliwości przejścia w atomach CZU-133 w stanie niezaburzonym. Ale... Co to w zasadzie znaczy? To znaczy, że ten atom jakoś drga, coś emituje z jakąś konkretną częstotliwością i to nam wyznacza tę sekundę. On jest naszym zegarem. Jak to rozumieć? Atom Cezu zmienia swój stan energetyczny w sposób taki dosyć precyzyjny i określony. I to można wykorzystać do precyzyjnego odmierzania czasu. Dlatego że w każdym zegarze, jaki by nie był, potrzebujemy czegoś, co odmierza nam ten, tak jakby podstawowe jakieś interwały czasu. W zegarze wahadłowym to jest ruch wahadła. W zegarze mechanicznym, takim naręcznym, no to jest ruch balansu. W zegarze kwarcowym drgający kryształ kwarcu. W zegarze atomowym to są przejścia kwantowe tak naprawdę, czyli zmiany stanu energetycznego w atomach cezu czy w atomach wodoru czy rubidu czy innych pierwiastków. I to jest wykorzystywane, żeby policzyć dokładnie jaka jest częstotliwość tych przejść. I licząc okresy wyznaczamy sekundę oraz większe jednostki czasu. I warto zaznaczyć, że głównie jeżeli chodzi o rozwój jednostek miar, no to zależy nam na tym, żeby znaleźć coś, co jest bardzo stabilne, jeżeli chodzi o częstotliwość, jakieś zjawisko fizyczne. Tutaj my przypuszczamy, że ta definicja sekundy, która obowiązuje aktualnie, ona nie będzie stała. Aktualnie trwają prace nad nową definicją sekundy, gdzie wraz z rozwojem technologii, opracowania nowych zegarów atomowych, ta definicja może się zmienić, może ona być właśnie oparta o inne atomy, tak jak na przykład ITERP czy STRONT. To są zegary optyczne, które właśnie te pierwiastki wykorzystują. A dlaczego właśnie teraz CES 133 został wybrany, jak myślą panowie? Dlaczego akurat ten atom? Dlatego, że atomy Cezu mają powiedzmy dobre właściwości fizyczne do takiej roli, dlatego że próbowano taki zegar atomowy zbudować no, w latach 50. ubiegłego stulecia. I okazało się, że pierwsza próba takiego zegara, który zrobili Amerykanie, taki zegar na cząsteczkach amoniaku NH3, okazało się, że on jest mało dokładny, niestabilny i ten gaz, przez amoniak, no po prostu nie pozwala na długą ciągłą pracę. Potrzebny był jakiś cięższy pierwiastek, który będzie łatwiejszy w kontrolowaniu, w obsłudze. Okazało się, że atom Cezut. Tylko to jest CES-133, bo też jest CES-137, który jest promieniotwórczy, natomiast CES-133 jest to stabilny pierwiastek, który ma na tyle dobre, stabilne przejścia między stanami energetycznymi i częstotliwość jest to 9 GHz, tam 9,2 GHz, która umożliwia stabilną, na zasadzie rezonansu, stabilne porównywanie częstotliwości mikrofalowej z tym, czy atomy cezu przechodzą do stanu wyższego, czy nie przechodzą do tego stanu wyższego. I w ten sposób można na zasadzie rezonansu pilnować drgający kryształ kwarcu, który z kolei już generuje bardzo stabilne sygnały częstotliwości. A z kolei dalej my te sygnały częstotliwości, okresy zliczamy i licząc na przykład 10 MHz, co 10 milionów jest generowany jeden impuls elektryczny, który Mówi nam, że minęła kolejna sekunda. Czyli w skrócie można powiedzieć, że na moment przyjęcia tej definicji, technologia zegarów cezowych wykorzystujących właśnie ten pierwiastek była na tyle opracowana, wyniki były opublikowane, że można było taką decyzję międzynarodową podjąć, że przyjmujemy taką definicję. Aktualnie trwają właśnie, tak jak mówiłem, prace badawcze, projekty międzynarodowe, w których my uczestniczymy w części tych projektów, właśnie dążące do tego, że być może ta definicja się zmieni i tu będą właśnie wtedy inne pierwiastki, inne częstotliwości opisane w tej definicji. To jeszcze, żebym to tak zrozumiała obrazowo, czyli mamy sobie ten atom C133 i on w sposób naturalny dochodzi u niego do przejścia ze stanów energetycznych jednego do drugiego, tak? I to się odbywa z jakąś częstotliwością, jak to się odbędzie, 9 milionów razy 192,650. 31,770, to wtedy jest jedna sekunda, tak? Troszeczkę inaczej. Tak. Muszę sobie to wyobrazić, dlatego będę to sprawa jest, dręczyć. Sprawa jest wbrew pozorom bardzo prosta. I mianowicie atom cezu, tak jak każdy pierwiastek, czy każda cząsteczka, jest w stanie zaabsorbować tylko określone porcje energii. I teraz można przeliczyć zmianę energii na częstotliwość. Czyli stała planka, która jest notabene wykorzystana do definicji teraz kilograma, więc stała planka razy częstotliwość daje nam energię. I teraz atomy cezu w zegarze cezowym są podgrzewane po to, żeby uzyskać pary atomów cezu. Jest jonizowany cez, rozpędzany. Następnie jest dejonizowany i atomy cezu energii niższej są kierowane do wnęki rezonansowej, gdzie są podlewane mikrofale. I tam jest poddawany sygnał, 9 GHz, 192 MHz i tak dalej, tyle ile trzeba. I jeżeli jest to dobra częstotliwość, to wtedy atomy cezu przechodzą do stanu wyższego. I potem atomy cezu są kierowane o energii wyższej na taki powiedziawcz elektronowy, który z kolei potwierdza, że o, dużo atomów cezu przeszło do stanu wyższego. I w ten sposób tak się dobiera częstotliwość tą rezonansową, mikrofalową. 9 gigaherców, aby uzyskać maksymalny sygnał, żeby dużo atomów cezu przyszło do stanu wyższego. I w ten sposób my mamy przeniesienie informacji o tym, co się dzieje w atomach cezu, na częstotliwość mikrofalową, a z kolei ona jest generowana z dygającego kryształu kwarcu. Czyli my poprzez atomy cezu synchronizujemy. Czy bardziej sprawdzamy to, tak? Tak, sprawdzamy i korygujemy hmm. częstotliwość w okay. kwarcu. Natomiast szczęśliwości kwarcu my zliczamy pojedyncze okresy i wychodzi nam potem właśnie jednostka czasu. To jeszcze dręcząc Panów tą definicją, ta kwestia atomu cezów w niezaburzonym stanie podstawowym. Co to znaczy? Bo jeden z patronów, bardzo czujny, Pan Michał zapytał, czy to się odnosi do cezów w stanie spoczynku w temperaturze zero, no bo o ile rozumiem, zera nie da się w zasadzie osiągnąć 0 kelwinów. Chodzi tutaj oczywiście, czyli o zimno absolutne. Dokładnie tak. Siedemica odnosi do absolutnego zera kelwinów, czyli kiedy atom jest zupełnie niezaburzony. Ale tego się nie da uzyskać. Tego się nie da. Dlatego też w takich zegarach atomowych, tak zwanych fontanach cezowych, delikatnie się te atomy cezu schładza się prawie do zera stopni kelwinów, ale się tą temperaturę mierzy. Dalej Wprowadza się specjalnie pole magnetyczne, żeby dokonać rozszczepienia pomiędzy poziomami energetycznymi, żeby one stały się widoczne, i dopiero wtedy jest obserwowane przejście. Czyli na, w pewnym sensie definicję sekundy realizujemy troszkę powyżej zera, czyli w stanie zaburzonym. Ale potem ją przeliczamy do stanu niezaburzonego. Korygujecie. Mhm. Czyli reasumując, nie da się zrealizować w stanie praktycznym fizycznie takich warunków, jakie są opisane w definicji, natomiast da się wyznaczyć budżet niepewności takiego zegara atomowego, czyli różnego rodzaju poprawki, korekty, i później po zastosowaniu korekt poprawek do wyznaczeń takiego zegara, możemy powiedzieć, że ten zegar realizuje nam daną jednostkę czasu. Po prostu mamy. Idealną definicję sekundy, natomiast nieidealne realizacje. Czyli albo, albo. Pan Marcin zapytał, dlaczego jednostka czasu sekundy nie jest zdefiniowana przez stałe fundamentalne, takie jak właśnie prędkość światła w próżni czy stałą Plancka. To jest właśnie jedyna jednostka, czy jedyna wielkość fizyczna czas, który. Nie ma odpowiednika tak naprawdę fizycznego, w tym sensie jako stałej fizycznej, bo przyjęcie tej częstotliwości cezowej, ją się przyjmuje, że jest to w taki rodzaj stałej fizycznej. Natomiast, jak sobie tak wyobrazimy system jednostek miar, to my przyjmujemy pewne jednostki miar i nam teraz z tego systemu jednostek miar wychodzą jakieś wartości różnych stałych, które obserwujemy. I teraz, jeżeli my, Mamy definicję obecną, powiedzmy definicję czasu, czy definicję sekundy, to my możemy poprzez wartość prędkości światła przejść na długość, poprzez wartość stałej ładunku elementarnego przejść na amper i tak dalej. Natomiast potrzebujemy jednego punktu zaczepienia, bo gdybyśmy się wszyscy umówili, że na przykład sekunda jest o połowę krótsza, to wtedy wszystkie jednostki miary Byłyby odpowiednio zmienione. Więc, żeby zachować relacje pomiędzy jednostkami stałymi fizycznymi, to musimy też w jakiś sposób powiązać ze światem rzeczywistym no, ten system jednostek miar. I czas pełni taką rolę, czyli on wiąże z właściwościami fizycznymi wybranego atomu Cesu. W przyszłości to może będzie grupa atomów, będą to przejścia optyczne, czyli o dużo większej częstotliwości, że zamiast gigaherzów będą teraherce albo setki teraherców. I w ten sposób. Uzyska się nowy sposób dowiązania do rzeczywistości świata. Czy w pewnym sensie jest tak: pomiary oznacza porównywanie wielkości za pomocą jakiegoś wzorca jednostki miary. I żebyśmy chcieli porównać czas, który my mierzymy na Ziemi, z czasem, który płynie na Księżycu, który płynie w innych miejscach, to musimy w jakiś sposób to ze sobą powiązać. W tym momencie definicja oparta na wybranym atomie. Czy na, na wybranym pierwiastku, pozwala nam, żeby tą definicję sekundy, jaką my mamy, odnieść do dowolnego miejsca w przestrzeni kosmicznej, czy na dowolnie innej planecie, na, na Księżycu, czy gdziekolwiek indziej. Czyli mając ze sobą zegar atomowy na Księżycu, też moglibyśmy zmierzyć tę sekundę? Dokładnie tak, chociaż musimy pamiętać o tym, że tam czas biegnie. Troszkę inaczej. No właśnie o to chciałam zapytać. Jak sobie poradzić właśnie z tymi wszystkimi szaleństwami związanymi z czasem, z dylatacją czasu chociażby? I czy na przykład jest tak, że cały świat się umówił, że wszystkie zegary atomowe muszą być na tej samej wysokości względem Ziemi, żeby na przykład kwestia grawitacji tutaj trochę... Nie zaburzała. Jak to jest? Wszystkie fizycznie zegary nie jest możliwe, aby znalazły się na jednym poziomie wysokości nad poziomem morza. Natomiast umówiono się, że skala czasu, jaką te zegary atomowe tworzą, bo na laboratoriach takie jak nasze są utrzymywane zegary atomowe, te zegary są porównywane z innymi zegarami, znajdującymi się na świecie, w takich laboratoriach odpowiednikach jak Główny Urząd Miar. No i wiadomo, one znajdują się na różnych wysokościach nad poziomem morza. Natomiast umówiono, Mówi ono się, że skala czasu UTC będzie odniesiona do powierzchni geoidy obrotowej, czyli do jednej powierzchni potencjalnej pola siły ciężkości Ziemi. I znając wysokość nad poziomem morza, taką korektę można zastosować. W przypadku takich zegarów, jakie my posiadamy, to są zegary komercyjne, użytkowe, produkowane w określonej liczbie sztuk. To nie jest duża liczba sztuk, bo to są zastosowania specjalistyczne, ale to są urządzenia, które możemy uruchomić. Po zastosowaniu tam odpowiednich procedur kalibracyjnych, zapewniając nim odpowiednie warunki, one pracują przez ciągły czas i uzyskujemy dokładności, czyli względne. Dokładność wyznaczenia sekundy rzędu 10 do minus 14, 10 do minus 15 za pomocą takich zegarów. Natomiast zegary bardziej precyzyjne, tak jak optyczne wzorce częstotliwości, które w Polsce są rozwijane między innymi w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, tam jest sztab fizyków, którzy taki zegar konstruują, planują sesje pomiarowe. On nie działa w sposób ciągły, on wyznacza poprawki do częstotliwości wzorcowej i on może wyznaczyć tą sekundę z błędem względnym 10 do minus 17, 18, w zależności od konfiguracji. I takie zegary już uwzględniają tą różnicę Wysokości nad poziomem morza, czyli ich częstotliwość wyznaczana silnie jest od tego zależna, i przy takich zegarach byłoby korzystne, żeby w momencie ich pracy był monitorowany zmiany pola siły ciężkości w sposób ciągły, i tamtą poprawkę już trzeba uwzględnić bezpośrednio. Natomiast te nasze zegary, one są numerycznie w momencie wyznaczania skali czasu UTC jest uwzględniana ta poprawka względem różnic Można z wysokości od po prostu może. policzyć, to odpowiednio skorygować, tak? Liczbowo. Tak. I tu jeszcze jest inna sprawa. Sprawa jeszcze jest taka, że jako system odniesienia, mając zegar, możemy mierzyć dokładnie czas. Natomiast żebyśmy też wiedzieli, gdzie jesteśmy na osi czasu, to jeszcze musimy mieć jakiś punkt początkowy. Mamy skalę czasu... Punkt początkowy oraz jednostkę. Rzecz polega na tym, że skoro z teorii względności wynika, że na powierzchni geoidy czas płynie troszeczkę wolniej niż w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym, nawet jeżeli zegary synchronizujemy, przypuśćmy, że na powierzchni Ziemi i na Księżycu, to one będą odmierzały czas troszeczkę inną sekundą. Czyli one będą się później różniły ze sobą. No, Ale rozumiem, że lokalna sekunda będzie dobrze odmierzona tam na księżycu. Dokładnie tak. Czyli lokalna sekunda będzie mierzona wtedy idealnie albo bardzo bliska ideałowi. Natomiast, żeby porównać skalę czasu, to musimy wiedzieć, w jakiej epoce te skale czasu były równe, czy się nie różniły między sobą, i potem wiedzieć, ile upłynęło czasu od tamtej epoki. I wtedy jesteśmy w stanie te zegary porównać. Czyli, skąd to wiedzieć? Kiedy na przykład była taka sama skala na Ziemi i na Księżycu? To jest kwestia umowy. Jeżeli umówimy się, że dla obserwacji do próży kosmicznej jest używany czas związany ze środkiem ciężkości układu słonecznego, i wtedy jest to wygodniejsze, żeby przyjąć. taki punkt wspólny. tak? Taki punkt wspólny, punkt odniesienia, gdzie czas biegnie troszeczkę inaczej niż na powierzchni Ziemi, jest przyjęty. Taki początek, gdzie te obliwie skale czasu płynące na Ziemi i według tego punktu środka ciężkości Układu Słonecznego były ze sobą zgodne. Taka kosmiczna strefa czasowa. Tak jest i taki, kosmiczny sposób odmierzania czasu. Bo w czasie strefowym my mamy tą samą jednostkę czasu, w czasie kosmicznym, no tam czas płynie inaczej, w związku z czym mamy inną jednostkę czasu. Choć fizycznie jest to ta sama jednostka czasu, uniwersalna w całym wszechświecie. Czyli do planowania później podróży kosmicznych, do planowania czy porównywania czasu na Ziemi, na Księżycu, no będzie jeszcze potrzebna wiedza na temat tego. Relacji, tak jakby matematycznych relacji pomiędzy tymi skalami czasu. Tak jest. I wtedy już te sekundy będą się od siebie różniły. Czyli na przykład astronauci, którzy będą lecieli na Marsa, będą mieli jakiś wspólny czas ze swoim Houston, żeby się dogadywać, bo to mnie faktycznie ciekawiło. Znaczy oni muszą mieć. Wspólny czas. No, łączymy się o 16. No i co to znaczy w ogóle? Znaczy to jest tak, że to, o czym w tej chwili mówimy, to nie są duże różnice. Tak naprawdę różnice w upływie czasu są rzędu 1 razy 10 do minus 6 wartości względnej. Czyli po prostu mylimy się o jedną mikrosekundę w ciągu jednej sekundy. Czyli w ciągu 10 dni mylimy się o jedną sekundę tak naprawdę. W związku z czym tutaj. Żeby umówić rozmowę z Houston i że nie ma problemu, to wystarczy dokładność. Nawet kilku sekund czy kilkunastu sekund. Czyli w takim przypadku możemy przyjąć, że w Houston jest powiedzmy jakiś zegar atomowy zbliżony do takiego, który my posiadamy, i ten zegar wyznacza nam skalę czasu, którą wykorzystujemy do wykonywania połączeń, do planowania misji i tak dalej. Natomiast to, o czym mówił doktor Czubla, to bardziej jest w kwestii tego, gdy obserwujemy jakieś zjawiska astronomiczne z różnych na przykład obserwatoriów, które znajdują się na satelitach krążących wokół Ziemi i w takim w takim momencie kiedy chcemy zsynchronizować ze sobą dwa takie obiekty, które gdzieś w kosmosie się znajdują, i chcemy no, jakąś wspólną częstotliwość czy porównywać ich wskazania, no to wtedy musimy już uwzględniać czy wykorzystać jakąś skalę, która się odniesie do jednego środka masy tak naprawdę, bo te efekty relatywistyczne, no to one nam odnoszą się do jakiegoś środka masy układu obiektów. Jeżeli chcemy odnieść do Ziemi, to jest środek ciężkości Ziemi, jeżeli do układu słonecznego no to Trzeba środek ciężkości układu słonecznego znaleźć. A czy to nie dzięki zegarom atomowym udało się właśnie efekt dylatacji czasu udowodnić? Bo ja słyszałem te historie, że pakowano zegary atomowe do samolotów, które tam latały w jedną, w drugą stronę, że jeden w piwnicy zostawiano, drugi na piętrach kamienicy. Tak? Panowie kiwają głowami. Zgadza się. To było w latach 70. ubiegłego stulecia. I to polegało na tym, że zegar cezowy mający dokładność 1 razy 10 do minus 14, minus 12 sekundy, czyli to jest mniej więcej dla grawitacji 100 metrów przesunięcia w pionie, to już jest upływ czasu 1 razy 10 do minus 14. Czyli jeżeli. Czyli rejestrowalna różnica. Rejestrowalna. I teraz, jeżeli porównywano czas w zegarze, który został wysłany w podróż samolotem. I z jakąś prędkością na jakiejś wysokości nad poziomem Ziemi, co powodowało, że dało się wyliczyć, o ile tam czas powinien płynąć szybciej. I potem samolot lądował, zegary porównywano, się okazywało, że rzeczywiście... Idealnie. Tak jest. Tak samo też był taki eksperyment powtórzony, gdzie po prostu też został wzięty zegar atomowy na wycieczkę w góry. I potem po iluś dniach pobytu w górach wrócił z powrotem. To jest przyjemne, spożyteczne. A tak na plecach noszony normalnie? Przywieziony akurat samochodem. Znaczy, zegar to... zegar cezowy jest nie mały. są aż tak duże, właśnie tak. No. Waży 15-20 kg. To nie jest dużo, ale żeby zachować ciągłość pracy zegara, czy żeby może było porównać wskazania zegarów, musi być ciągłe zasilanie. W związku z czym trochę potrzeba akumulatorów, no i też jest potrzebny samochód, żeby, żeby zasilał. Ale to jest efekt mierzalny, potwierdzony. No, działają systemy nawigacji satelitarnej, które bez, że tak powiem, potwierdzenia, że tam czas płynie troszeczkę inaczej, by nie mogły być poprawnie skonstruowane. Ale czy te zegary atomowe, cezowe, one łapią jakieś opóźnienia? Może w bardzo dużej skali, ale jednak. To znaczy, ze względu na niedoskonałość konstrukcji, te zjawiska, które tam zachodzą, one nie są w pełni. Powtarzalne tak, jak powinny być. Dlatego naturalnym jest, że każdy zegar atomowy będzie miał jakiś dryf częstotliwości, ze względu też na zmienność warunków zewnętrznych, bo te również wpływają. Zmiany potencjału pola siły ciężkości Ziemi, o których mówiliśmy, ale też pola elektromagnetycznego, zmiany i takie efekty jak temperatura czy wilgotność. My w naszym laboratorium staramy się, aby wpływ tych czynników zewnętrznych był minimalizowany. Mamy specjalnie skoncentrowane, Konstruowane pomieszczenie, w którym klimatyzujemy odpowiednio. Dopiero w momencie porównań, wskazań takich zegarów atomowych wewnętrznie w naszym laboratorium, ponieważ mamy dwa masery wodorowe, cztery zegary cezowe, możemy wyznaczyć średnią i odchyłkę dla każdego zegara, w jaki sposób ta częstotliwość się zmienia. Także możemy porównywać wskazania naszych zegarów zewnętrznie z innymi laboratoriami poprzez połączenia światłowodowe, i w Polsce takie połączenia światłowodowe mamy między innymi między głównym, Urzędem miar dedykowane połączenie światłowodowej technologia do porównania częstotliwości wzorcowej. To połączenie jest między Głównym Urzędem Miara Centrum Badań Kosmicznych, dokładnie Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu pod Poznaniem. Jest też połączenie między Głównym Urzędem Miara a PCSS. Jedna odnoga jest właśnie do Borowca, druga jest do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toroniu, gdzie są rozwijane technologie wzorców optycznych. A to PCSS? To co to takiego? Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Okej. Okay, pozdrawiamy Poznań. Mówił pan Doktorze Gruszczyński, że takie zegary atomowe to się komercyjnie po prostu produkuje. To jest taki sklep z zegarami atomowymi. Ile takie coś kosztuje? Dystrybucją zajmują się firmy, które bezpośrednio z producentem współpracują, i to są firmy raczej, które rozwiązania specjalistyczne dostarczają, ale raczej nie ma przeszkód, aby ktoś bardzo obywatel, zaangażowany, bardzo zaangażowany za no, spore pieniądze kupił taki zegar atomowy. Ale ile? 100-200 tysięcy? Pół miliona. Więcej. więcej? Znaczy pół miliona to jest zwykły zegarcezowy, rzeczywiście. Maser wodorowy to jest w tej chwili półtora miliona do dwóch milionów złotych. złotych. tak. Przy czym to są specjalistyczne urządzenia, które są, znaczy nie ma ich na półce, tylko ich Trzeba realizacja zamówić. trwa w tej chwili może być 12 miesięcy, 8 miesięcy. No teraz w takiej sytuacji geopolitycznej. Trwa troszeczkę dłużej, z tego powodu, że. Jednym z producentów była Rosja, z którą współpraca teraz jest wykluczona z przyczyn oczywistych. Drugim producentem były Stany Zjednoczone, na firma, która tam produkuje masery wodorowe. Także masery wodorowe, czy ogólnie zegary atomowe, są produkowane w Szwajcarii. No, oczywiście, musiała opaść ta nazwa. Ale masery wodorowe, o tym wcześniej nie mówiliście, nie wyjaśnialiście panowie dokładnie, co to jest. Wiemy, czym jest zegar atomowy, a czym jest maser wodorowy, to też jest. Rodzaj zegaru atomowego? No tak? Dokładnie tak. Maser wodorowy to jest też zegar atomowy, bo generalnie co to jest zegar? To jest takie pytanie. Zegar to jest coś, co w sposób równomierny, ciągły odmierza czas, mający swoje wewnętrzne źródło taktowania. I teraz w zegarze cezowym czas odmierza drgający kryształ kwarcu, ale synchronizowany do przejść energetycznych w atomach cezu. W maserze wodorowym... Znaczy są tak jakby dwa rodzaje maserów wodorowych, są aktywne i pasywne. I w maserze wodorowym pasywnym to częstotliwość tgań kwarcu jest synchronizowana do przejść w atomach wodoru, a w maserze wodorowym aktywnym częstotliwość przejść wodoru jest stabilizowana w takiej wysokostabilnej stabilnej wlence optycznej, znaczy w sumie wnęce mikrofalowej w maserze wodorowym, bo maser to jest to samo co laser, tylko nie light, tylko microwave, czyli na mikrofale. W związku z czym tam jest utrzymywana stabilna wiązka mikrofalowa poprzez samo wzbudzanie atomów wodoru, czyli jest wzbudzenie, deekscytacja, wzbudzenie, deekscytacja. I w ten sposób tworzy się silny sygnał częstotliwości przejść wodorowych, który z kolei malutka antenka pobiera i synchronizuje do tej częstotliwości kwarc. I w ten sposób maser wodorowy jest też źródłem ciągłej częstotliwości, która z kolei jest zliczana, są okresy, jej okresy i jest wyznaczana skala czasu. Czyli maser wodorowy jest również w pełni zegarem atomowym. Tylko, że maser wodorowy ma tą cechę, że parametry wnęki mikrofalowej one ulegają Starzeniu, ulegają zmianom w czasie. To powoduje, że maser z czasem nabywa dodatkowego przesunięcia częstotliwości. Czy można powiedzieć obrazowo, że długość sekundy w maserze jest bardzo stabilna, ale z czasem ulega drobnym zmianom? W związku z czym masery wodorowe musimy korygować częściej niż zegary cezowe. W zegarach cezowych mamy niezbyt równe sekundy obok siebie, ale one bardzo mało się zmieniają w czasie, w związku z czym są bardzo, bardzo równe. To dlaczego główny urząd miar się zdecydował na różny rodzaj urządzeń w takim razie? Masery wodorowe generują stabilniejsze krótkoterminowo sekundy, długości sekund, w związku z czym dzięki temu mamy większą dokładność odtwarzania jednostek czasu i częstotliwości. Natomiast zegar cezowy służy jako taki zawór bezpieczeństwa, który pilnuje długoterminowo. Żeby się nie rozjechało. Żeby się nie rozjechało. Oczywiście wszystkie zegary też biorą udział w ciągłych, trwających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, porównaniach międzynarodowych, gdzie my porównujemy naszą skalę czasu za pośrednictwem pomiarów, czy to obserwacji satelitów GPS-u Galileo, Glonasa, czy też i systemu dwudrogowego, takiego, że wysyłamy sygnał poprzez Instytut Łączności w Warszawie-Miedzeszynie Dostatek tego stacjonarnego, który z kolei przesyła ten sygnał do innych laboratoriów czasu w Europie i odbieramy sygnał z innych laboratoriów, porównując naszą skalę czasu do czasu, który prowadzą. Niemcy, Francuzi, Anglicy, Amerykanie. A czy kwestia przesyłu nie jest. już tutaj nie powoduje jakichś opóźnień minimalnych danych? To znaczy opóźnienia powoduje. Ka każdy system transferu czasu i częstotliwości powoduje opóźnienia i problemu nie ma, kiedy te opóźnienia są stałe. Wtedy możemy korygować prowadzić poprawkę. Tak. tak. Każda technika ogólnie, tak w dużym uproszczeniu, polega na tym, że możemy sygnał nadać. Ten sygnał może być w miejscu, w którym jest odbierany, odbity i my wiedząc czas od wysłania do. Odebrania tego sygnału odbitego możemy podzielić na dwa i wiemy jakie jest opóźnienie na tej odległości. I problem robi się wtedy, kiedy to opóźnienie nie jest stałe w momencie dojścia sygnału i powrotu sygnału. I tak na przykład jest w technice NTP. Technika NTP to jest taki protokół internetowy synchronizacji czasu w urządzeniach odbiorców końcowych. Mamy na przykład w naszym systemie, w naszym komputerze, jeżeli byśmy odpowiednio do ustawień odpowiednich dotarli, to możemy tam wpisać Serwery czasu głównego urzędu miar, nasze serwery mają adres tempus 1.gom.pl i tempus 2 W momencie, kiedy my, nasze serwery nadają na zapytanie użytkownika komunikat, informacje o czasie, ta informacja dociera, może ona być zwrócona nam i nie byłoby problemu, gdy nie jest ogólnie w połączeniach internetowych tak zwana symetria łącza, czyli ten komunikat, ten jeden ramka danych, informacje dojdą do użytkownika jakby jedną drogą połączeniami sieciowymi, natomiast wrócą inną, ponieważ sieć internet, no to jest wiadomo World Wide Web, czyli bardzo rozległa sieć internetowa. I też są pewnego rodzaju zabiegi, żeby sobie... Z tego typu zagadnieniami radzić, no ale asymetria jest to pewien błąd, który musimy uwzględnić. Natomiast, jeżeli opóźnienie jest stałe, to możemy je cyfrowo u użytkownika końcowego korygować. Już dodatkowo jest tak, że przy wykorzystywaniu sygnałów GNSS-u, czyli GPS-u na przykład, to my też y, musimy wiedzieć, jakie są poprawki przy przejściu sygnału elektromagnetycznego przez poszczególne warstwy atmosfery, czyli szczególnie informacje. O na jonosferę, o położeniu satelity, i precyzyjne metody pozwalają nam zredukować te wszystkie różnice czasu tego te opóźnień, my to nazywamy czasem propagacji, do rzędu poniżej nanosekund, czyli poniżej miliardowej części sekund. To jest mniej więcej w tym czasie światło przy drogę w powietrzu, w próżni około 30 cm. Natomiast światłowodami możemy porównywać zegary. Ze stabilizacją opóźnienia na poziomie pojedynczych pikosekund. I tak dla wyobrażenia sobie, 5 pikosekund w światłowodzie to jest dla światła droga około 1 mm. Czyli. Zrobiłam teraz bardzo duże oczy. Czyli po prostu. To jest, ale to jest niesamowita precyzja. Jest ogromna precyzja, przy czym dokładność jest troszeczkę gorsza, w tym sensie, że my z taką stabilnością. Przeświatłowód możemy nasz sygnał przesyłać, czyli z precyzją pojedynczych pikosekund, natomiast dokładność jest rzędu kilkudziesięciu pikosekund, czy powiedzmy, tak naprawdę kilku centymetrów dla światła. Ale rzecz polega na tym, ja, że. Bagatela. Ale dzięki temu możliwe są porównania zegarów w jednej lokalizacji z zegarami w innej lokalizacji, i też jest możliwy postęp, dlatego że bardzo dokładna częstotliwość, czy bardzo dokładne porównanie zegarów mówią nam dużo o częstotliwości, które realizuje poszczególne zegary. I teraz mając możliwość porównań zdalnych, my możemy odnieść nasze wyniki do wyników, które mają inne kraje, czy, czy inne państwa, albo inne ośrodki. I w ten sposób tworzyć taki wspólny system Albo Bo tutaj jeszcze jedna rzecz nie była powiedziana, mianowicie to, że to nie jest tak, że my po prostu. Mamy zegar, włączamy go i mówimy, że mamy już dobry czas. Nie, my te zegary włączamy, uruchamiamy, potem wstępnie synchronizujemy, następnie porównujemy z zegarami na całym świecie i Międzynarodowe Biuro Miar gromadzi nasze dane i w oparciu o te dane wyznacza poprawki dla każdej skali czasu. Czyli w efekcie dla każdego z naszych zegarów. I Międzynarodowe Biuro Miar wyznacza. Średnio uważoną, czy taką skalę czasu ze wszystkich zegarów na całym świecie, plus jeszcze pierwotne wzorce częstotliwości, które nie pracują w sposób ciągły, takie jak fontanny cezowe, fontanny rubidowe, czy też zegary optyczne. I dopiero wtedy taka skala czasu skorygowana do czasu słonecznego, żeby południe było w południe dokładnie, jest skalą czasu UTC, która tworzy podstawę do czasu rzędowego. Czyli w pewnym sensie jest tak, że poprzez porównania, Wszystkim międzynarodowym wyznaczane są skale czasu międzynarodowe, skala czasu UTC, która z kolei pozwala nam na wyznaczanie czasu lokalnego w Polsce. Ale to jak wyciągam telefon i widzę tam godzinę, mój telefon jest podłączony do sieci, korzysta z czasu... Urzędowego, to skąd on wie, która jest godzina? To od Was idzie ten sygnał, czy gdzieś tam z tej światowej centrali? W tym przypadku, akurat z centrali operatora telefonii komórkowej, ponieważ on potrzebuje synchronizować swoje systemy, aby wykonywanie połączeń, świadczenie usług, dostarczenia internetu było możliwe. I tu warto powiedzieć, że ta dokładność synchronizacji u operatorów telefonii komórkowej jest bardzo ważna, i oni są naszymi klientami. My mamy bezpośrednie połączenia światłowodowe, wykorzystywane. Techniki takie nawet bardziej dokładne niż dla użytkowników takich. O mniejszym zapotrzebowaniu, jeżeli chodzi o dokładność. Są to specjalne, dedykowane serwery PTP, bardziej precyzyjny protokół i dedykowane połączenia światłowodowe, czyli oni już korzystają z powiązania z czasem urzędowym, czy czasem naszą lokalną fizyczną realizacją czasu UTC. No i to później ma przeniesienie na wysoką jakość usług telekomunikacyjnych i ten czas użytkownika końcowego. Czyli można powiedzieć, że jeżeli nie doszło do jakiegoś Celowego zakłamania, bo takie też mogą być. To telefon powinien wskazywać czas prawidłowy, właściwy. A jeżeli chcemy mieć jeszcze większą pewność, to możemy pobrać aplikację Głównego Urzędu Miar. Jest to aplikacja eczas.pl, która jest dostępna na urządzenia mobilne, a także na komputery stacjonarne. Zachęcam do pobrania i ona się już łączy bezpośrednio z naszymi serwerami, znajdującymi się w naszym laboratorium. I o ten projekt jeszcze będę Pana wypytywać, natomiast co to za celowe zakłamanie może być jak to kto to są różnego rodzaju działania celowe między innymi Powszechnie jest też wykorzystywane odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, czyli GPS lub europejski Galileo, rosyjski GLONASS czy chińskie BEJDU. To są systemy nawigacji satelitarnej globalne. I za pomocą takich odbiorników można dość tanio i bardzo dokładnie uzyskać informacje o czasie z dokładnością do mikrosekund. No i taki czas jest wykorzystywany na przykład w zegarach, które wyświetlają czas na przystankach w pojazdach komunikacji miejskiej. Istnieją różnego rodzaju celowe i niecelowe zjawiska, efekty, które mogą wpłynąć na zakłamanie tego czasu. Um, zachęcam tutaj słuchaczy, to aby wyjaśnić ten efekt zajęłoby nam dużo czasu. Natomiast jest on bardzo dobrze w internecie opisany, także na stronach głównego Urzędu Miar. GPS week number rollover. To jest zjawisko, które było przewidziane w architekturze systemu GPS, że dojdzie do wyzerowania licznika, w ramach którego GPS ten czas wyznacza i dystrybuuje. I w momencie, kiedy to zaistniało, to było w roku 2000. 19, jeżeli dobrze pamiętam. 19 w kwietniu. W kwietniu. I się okazało, że nie wszyscy producenci odbiorników, czy systemów, gdzie takie odbiorniki były wdrożone do pozyskania informacji o czasie, byli na to przygotowani. I między innymi na pojazdach komunikacji miejskiej, gdzie czas odjazdu się wyświetla, biletomaty, które wydają bilety i mają kasować bilety, kasowały z datą 20 lat wcześniejszą. To był właśnie taki efekt, powiedzmy, niezamierzony, ale też mamy różnego rodzaju ataki zamierzone. Między innymi... Ciekawe na co, no to przepraszam, chciałam wejść słowo kontrolerzy czy tam uznawali to, czy nie? że to widzę. No Już tak, ale też była taka sytuacja dość poważniejsza, że producent samolotów transatlantyckich, czy piloci, którzy takie samoloty obsługiwali, w tym dniu zauważyli, że na ich wyświetlaczach wyświetlała się data 20 lat wcześniejsza, w nocy, podczas lotu transatlantyckiego. I producent, czy operator takich samolotów w komunikacji z pilotami stwierdził, że nie wiadomo, jak data wykorzystywana przez ten system, który pobierał czas systemu GPS może wpływać na zarządzanie lotem takiego dużego samolotu i wtedy została podjęta decyzja, że wszystkie samoloty uziemiamy, natomiast te, które mają wystartować, no będą miały opóźniony lot, ponieważ musimy zbadać, w jaki sposób to ma wpływ. Czyli wszystkiego rodzaju takie celowe lub niecelowe błędy czy ataki właśnie na informacje o czasie, który jest wykorzystywany we współczesnych systemach mogą wyrządzać bardzo duże szkody. No mamy dużą też obszar do działania, jeżeli chodzi o obszar wykorzystania czasu dla hakerów. I tego typu ataki też są zauważalne, też są notowalne. Mamy... Ale różnego... Was atakują, czy satelity próbują? No robić? nie, jeszcze na dużą skalę w głównym urzędzie miar nie zdarzyło się, abyśmy byśmy Nie mieli. zachęcamy. Znaczy, I nie zachęcamy. Tak obrazowo, kto może celowo zakłócać? Jeżeli w tej chwili czas jest wykorzystywany w transakcjach giełdowych, tak samo też jest tak zwany high frequency trading. Czyli też są takie automaty, które wykorzystują z dużą prędkością automatyczne realizacje transakcji. To jeżeli ktoś chce zakłócić działanie takiego systemu, to wystarczy, że zakłóci odbiór sygnałów GNSS. -u. I wówczas, jeżeli nie ma redundantnych źródeł dokładnego czasu, można zablokować działanie centrum finansowego. Czyli również Polska giełda też potrzebuje dokładnego czasu. I jeżeli po prostu jest różnica w czasie większa niż jedna sekunda, to wtedy taka transakcja jest niewiarygodna. Także tutaj, z drugiej ale strony... co to się dzieje na świecie? Są z tym problemy, tak. tak? Że są takie ataki, jest takie kombinowanie? W Londynie, nie pamiętam, jak się nazywa ta część finansowa londyńska, ale tam są zlokalizowane serwery wielu giełd europejskich. I domów meklerskich. I tam po prostu bardzo często dochodzi do zagłuszania. Ale tam też jest odpowiedni Głównego Urzędu Miar. Tam jest National Physical Laboratory, NPR, który dostarcza poprzez światłowody dokładnego czasu też różnymi drogami. Czyli po kabelku. Po kabelku dokładnie tak. I to umożliwia się uniezależnić od zaburzeń GPS-u. Teraz no, znane jest w ostatnim czasie również i nad Polską, że dokładny czas to jest dokładna nawigacja. I w systemach wojskowych to się po prostu blokuje się działanie systemu GPS-u w jakiś sposób, czy GPS-u, czy GLONASA. I wówczas są problemy z wykorzystaniem nawigacji. Więc w tym przypadku to są celowe zakłócenia. Teraz w tym momencie dużo jest dokumentów już podpisywanych w formie elektronicznej, czyli jest ważne znakowanie czasem. I wystarczy, że ktoś zechce zablokować działania, czy utrudnić działania, a ktoś odbiera ten czas właśnie wyłącznie z GNSS-u, no to wystarczy zakłócić dostarczanie takiego sygnału. Co więcej jeszcze, są lotniska, które... Potrzebują nawigacji lokalnej, po to, żeby bezpiecznie sprowadzić samoloty na lotnisko. Jeżeli to jest zakłócane, to wtedy, jeżeli system nie jest odporny na, na zakłócenia GNSS-u, to wtedy ta nawigacja jest bardzo utrudniona. Może Warszawa nie ma dużych lotnisk na razie, ale tam, gdzie są naprawdę duże lotniska, to są bardzo duże problemy. I w tej chwili dba się o to, żeby zachować redundantność źródeł czasu. Również też redundantność odbioru sygnałów GNSS. Redundantność, czyli niezależność? Nadmiarowość, celowe zamierzone zapewnienie zapasowych źródeł informacji. Tak, żeby było z różnych kierunków, czy z różnych miejsc. Czyli jeżeli, jeżeli w jednym miejscu ktoś zakłóca, to po prostu bierzemy czas, czy informacje z innego miejsca. A jeśli chodzi właśnie jeszcze o dostarczanie przez Was czasu urzędowego, Pan doktor Gruszczyński mówił do operatorów. To jak to wygląda tam u was w głównym urzędzie miary? Ile tych zegarów? Mówiliście chyba cztery macie, tak? Cztery zegary cezowe, dwa masery wodorowe, łącznie sześć. Nie wiem, na ile możecie opowiadać o szczegółach, ale tak technicznie to jak to wygląda? To jest jakieś zabezpieczone pomieszczenie kodami, nie wiadomo co, od tam wychodzą kabelki. No wiecie, to jest ciekawe. Czy znaczy, pomieszczenie jest jak to wygląda? specjalne? One jest zabezpieczone. Taki w sposób bym powiedział, że podstawowy, czyli to nie jest bunkier, aczkolwiek na przykład główne zegary, które służyły synchronizacji sieci telekomunikacyjnej polskiej, obecnie Orange, były faktycznie w bunkrze w Warszawie, także były w takim miejscu, które by przetrwało również i wojnę atomową. Natomiast nie, nasze zegary są w specjalnym pomieszczeniu z ograniczonym dostępem, rzeczywiście, jest tam bardzo dużo kabelków. I również jest dużo łączy światłowodowych, dlatego że w tej chwili najdokładniejszym takim medium, najbezpieczniejszym to jest właśnie światłowód. Także tutaj i fizyczni operatorzy muszą mieć swoje źródła, też powiedzmy, biorą od nas częstotliwość rezerwowo. Bo o co chodzi? Też chodzi o to, że żeby społeczeństwo miało dużo przepustowość danych, żeby mogli oglądać telewizję jednocześnie, to musi być bardzo dokładna synchronizacja. Żeby nie było potrzeby powtórzeń, żeby nie było błędów. Żeby nie było słuchać za ścianą, że gola my jeszcze nie widzieliśmy. No, to... no na przykład. Znaczy, tu chodzi to ważne na... sprawy. No. Znaczy, opóźnienie jest, to fakt. Więc tutaj z opóźnieniem sobie powiedzmy no nie, nie poradzimy. Natomiast jeżeli my piszemy drobniejszym druczkiem, wtedy możemy więcej informacji przesłać w tym samym paśmie. Jeżeli mamy dokonalszą częstotliwość, mamy mniejsze szumy, wtedy możemy wysłać więcej informacji szybciej, i Pewnie. Mówiąc w skrócie, jeżeli chodzi o telekomunikację, jeżeli punkt nadawczy i odbiorczy będzie synchronizowany z dokładnością do jednej sekundy, to powiedzmy, w bardzo dużym uproszczeniu możemy jeden bit informacji na sekundę wtedy przesłać. Natomiast jeżeli będziemy synchronizowali z dokładnością do setnych części sekundy, a to jest możliwe i dalej, wtedy na sekundę będziemy mogli 100 bitów przesłać. I w ten sposób, tak w dużym uproszczeniu, wygląda wdrażanie nowych technologii w telekomunikacji, jak 5G. Między innymi to jest też bardzo. Bardzo silnie zależne od możliwości precyzyjnego czy dokładnego dystrybuowania wzorcowych sygnałów częstotliwości. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie, to my dla użytkowników końcowych dystrybuujemy za pomocą kilku technik. Ta jedna technika najbardziej precyzyjna to są właśnie dedykowane połączenia światłowodowe, i obecnie pracujemy nad tym, żeby kilka takich dla użytkowników uruchomić, no bo to też wymaga zestawienia takiego połączenia światłowodowego. Operator musi mieć możliwość, aby dostarczyć takie. Druga technika to jest technika NTP. W sieci otwartej Internet można się z naszymi serwerami połączyć i tu się łączą odbiorcy indywidualni, ale także różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Załóżmy, jest firma, która wdraża sterowniki do zarządzania nawadnianiem jakichś ogrodów czy prywatnych ogródków. Te urządzenia się włączają, wyłączają w zależności od zasilania. No, muszą pozyskać jakąś informację o czasie, więc mogą przez internet Wi-Fi pozyskać informacje z naszych serwerów czasu urzędowego, a także tą drogą internetową wszędzie możemy dostarczyć czas, gdzie może wywołać jakieś konsekwencje prawne odmierzanie czasu, czyli walidacja biletów, między innymi informatyczne systemy do organizacji przetargów publicznych, gdzie można drogą elektroniczną składać oferty, no jest bardzo ważne, żeby moment otwarcia tych ofert no, był zgodny z czasem urzędowym, albo żeby było potwierdzone, że on jest zgodny z czasem urzędowym. To kto to w takim razie jest właśnie waszym klientem bezpośrednim poza telekomunikacjami, poza operatorami komórkowymi. Bo jak panowie o tym mówicie, to się okazuje, że to uzależnienie od super dokładnego czasu jest bardzo powszechne w społeczeństwie. Tak. My nie mamy potrzeby monitorowania z imienia i nazwiska takich użytkowników. Dostarczamy takie technologie, które powinny być zestandaryzowane międzynarodowo. Znaczy, my mamy miliony zapytań. W ciągu dnia. Fizycznie. Nasz Choć serwer czas. obserwuje na minutę kilkaset tysięcy, już teraz prawdopodobnie ponad milion takich pojedynczych zapytań, z tym, że te zapytania mogą być generowane przez, tak jak mówię, jakieś urządzenia IoT, których też jest bardzo dużo na terenie naszego kraju pewnie wykorzystywanych. Czyli Internet of Things, czyli tych wszystkich inteligentnych, rozumiem, lodówek tak. i tak dalej. Ale jeszcze warto powiedzieć, że to są te z wykorzystaniem sieci internet czy połączeń światłowodowych, techniki, w którym my udostępniamy czas urzędowy, ale też czas Urzędowy udostępniamy sygnałem akustycznym emitowanym między innymi w polskim radio o każdej pełnej godzinie. Ten sygnał jest fizycznie generowany u nas i jest monitorowany, ale także za pomocą specjalnych, kodowanych sygnałów czasu, które są nałożone na częstotliwość wzorcową programu pierwszego polskiego radia. I to jest usługa podobna do systemu niemieckiego DCF, która umożliwia odebranie pełnej informacji o czasie, czyli rok. Dzień, godzina, minuta, sekunda z dokładnością do Panie Albinie, aktualnie. Do milisekund tak naprawdę. Liczymy na to, że milisekundy będą stale tutaj utrzymywane przez ten system. No i właśnie, no i do czego może być wykorzystywana? Może być wykorzystywana do wszystkich zastosowań, gdzie użycie na przykład systemów GPS nie jest możliwe, czyli na przykład w budynkach, ponieważ na falach długich możemy sygnał radiowy odebrać wewnątrz budynków, a także wszędzie tam, gdzie chcemy mieć dodatkowe, zapasowe informacje o czasie... Między innymi dlatego, że sygnał GPS można dość łatwo zagłuszyć na dużym obszarze. Czyli korzystając z naszego systemu eChas Radio, można tą informację o czasie pozyskać i dokumentacja, w jaki sposób to zrobić, jaki jest wygląd tej ramki, znaczenie bitów, jest na stronie internetowej właśnie E-czas e to jest bardzo fajny projekt, i to jest właśnie świetne, że każdy z nas może z tego skorzystać, ciągając na przykład aplikację, o której pan wcześniej mówił, a ja a muszę przyznać, że patroni radia naukowego to naprawdę czujne osoby, bo pan Marek dobrze wiedział, że sygnał e nadawany jest od niedawna z Solca Kujawskiego wraz z sygnałem radiowej jedynki. Dlaczego akurat z Solca Kujawskiego i czy tylko stamtąd? Bo tam mieści się radiowe centrum nadawcze polskiego radia, i tam jest aktualnie jedyna aktywna w Polsce utrzymywana antena, która nadaje na falach długich program pierwszy i my poprzez wieloletnią współpracę z Polskim Radio, gdzie właśnie monitorujemy tą częstotliwość wzorcową programu pierwszego, poprzez to, że generujemy ten sygnał akustyczny o każdej pełnej godzinie, taką współpracę kontynuujemy poprzez nadawanie tych sygnałów kodowanych. Czyli ta współpraca jakby jest obopólna, korzyści są obopólne. Polskie Radio może pełnić swoją misję nadawania programu Nadawczego, a my misję udostępniania czasu urzędowego. Ważne jest, że fale długie są dostępne w całej Polsce, nawet też i poza granicami kraju również. Natomiast fale krótkie mają niewielkie zasięgi. W związku z czym, mając system w jednym nadajniku umieszczony i kodując sygnał dodatkowo poprzez modulację fazy tego sygnału, to my nie zakłócamy jakości. Sygnału analogowego, tego radiowego typowego, natomiast dodatkowo jeszcze przesyłamy informacje o czasie. I ten sygnał nawet jest podobno odbierany w samolotach, no bo też fale długi się odbijają od jonosfery. W związku z czym mogą być też odbierane nawet w Turcji, ale też i w Azji również. Jeszcze będziemy sprawdzali, jak się zachowuje. Znaczy, gdzie można naprawdę odbierać nasz sygnał, ale. Nawet takie w miarę proste radio zrobione na SDR-ze pozwala również rozkodować taki sygnał i po prostu odebrać. Aktualnie ten odbiór informacji o czasie jest testowany na Łotwie. Planujemy jakieś testy jeszcze nawet gdzie dalej. Daleko sięga. Ale co w zasadzie tam jest zakodowane? Dokładna godzina? Czy? Tak, dokładna godzina. Jaka jest w tej chwili czy jest czas letni, czy jest czas zimowy, czy będzie sekunda przestępna? czyli czy będzie dodatkowa sekunda dodawana bądź zabierana na razie tyle. Czyli dowolny odbiornik w momencie włączenia, zasilania, włożenia baterii, który zaimplementowany by miał ten moduł odbiorczy czasu urzędowego, no to po pewnym momencie, kiedy odbierze pełną ramkę, może wyświetlić czas na swoim wyświetlaczu, czyli możemy założyć, że w przyszłości na dalekiej powstaną takie zegarki, że po włożeniu baterii zegarki same ustawią się na właściwą godzinę. Pan się uśmiechnął, i kiedy była mowa o tej sekundzie przestępnej. Co to takiego? Sekunda przestępna jest to dodatkowo sekunda dodawana albo odejmowana do czasu urzędowego, do czasu atomowego, żeby zachować zgodność z czasem astronomicznym. Bo historycznie czas był wykorzystywany w nawigacji morskiej do wyznaczania długości geograficznej. I teraz, żeby zachować tą funkcjonalność czasu, kiedy pojawił się czas atomowy, czyli już niezależny od obserwacji astronomicznych, Zaczęto go korygować tak, żeby czas średni słoneczny, zwany czas UT1, żeby nie różnił się od czasu atomowego więcej niż o 0,9 sekundy. I w tym celu zaczęto dodawać, bo taka była potrzeba, do czasu atomowego dodatkowe sekundy zwane sekundami przestępnymi. Tak jest to leap second, leap year, rok przestępny, leap second, sekunda przestępna. I w ten sposób przyjęto czas ten korygowany atomowo, jako czas UTC, jako podstawa do czasu urzędowego, to od roku 1972 mamy co jakiś czas wydłużony sylwester, albo wydłużone wakacje. Gorzej, o jedną sekundę. O jedną sekundę. Gorzej, gdy w niedawnym czasie Ziemia troszeczkę przyspieszyła. No właśnie, bo tu należy wtrącić, skąd to się wzięło, potrzeba dodawania tych sekund przestępnych, bo to może być nieintuicyjne dla niektórych słuchaczy, a chodzi o to, że w momencie, kiedy zostały już zbadane, były produkowane zegary atomowe, które pozwalały na bardzo stabilne wyznaczanie częstotliwości i wyznaczanie skal czasu atomowych, można było w obserwatoriach astronomicznych dokonywać porównania tych bardzo stabilnych skal czasu atomowych z obserwacją ruchu obrotowego Ziemi. No i Okazało się, ale to też wcześniej o tym wiedziano, że Ziemia no, obraca się niestabilnie, czyli ten obrót wokół własnej Ziemi może spowalniać lub, lub przyspieszać. I to jest spowodowane różnymi czynnikami, między innymi efektami grawitacyjnymi przyciągania pomiędzy Ziemią a Księżycem, innymi planetami, też pomiędzy jakimś szczątkowym oporem wywoływanym przez górne warstwy atmosfery, a także zmianami rozkładu masy na Ziemi po prostu. Mówi się też, że jeżeli chodzi o jedną stam, jeżeli dobrze pamiętam, w Chinach, która została zbudowana, że ta te zmiana masy, to nagromadzenie wody w jednym miejscu spowodowało już zauważalną zmianę w ruchu obrotowym Ziemi. No i właśnie obserwacje astronomiczne pozwalają stwierdzić, w którym momencie, no już ta różnica pomiędzy czasem atomowym, skalą czasu atomowego, a ruchem obrotowym Ziemi wyniosła jedną sekundę. I w takim momencie na poziomie międzynarodowym, BIPM, czyli Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, w porozumieniu z taką instytucją, która nazywa się International Earth Rotation Service, no, wydaje komunikat i decyduje o konieczności wprowadzenia tej dodatkowej sekundy przestępnej. Ale co będziemy od niej odchodzić teraz? Takie są plany. W tej chwili wszystko Międzynarodowe już podjęło wstępnie decyzję, żeby do roku 2030 z takich sekund przestępnych zrezygnować, a to z tego powodu, że. Poprzez coraz większe uzależnienie od dokładnego czasu, dlatego że ten powiedzmy obecny rozwój teleinformatyczny różnych rodzajów usług wymaga dokładnego czasu. Jakakolwiek zakłócenie. Ciągłości działania systemu informatycznego. Może spowodować po prostu, że będą jakieś awarie. I że powiedzmy na lotnisku na przykład w czasie zmian. Bo tak, sekunda jest wprowadzana, sekunda przestępna dokładnie o północy i albo. Na przełomie roku, albo na przełomie półrocza, ewentualnie na przełomie kwartału jednego czy drugiego. I w Europie to jest oczywiście w nocy, ale już w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, czy w Australii to już nie jest środek nocy, to jest dzień. I kiedy działają systemy giełdowe, to bywało tak, że ktoś się pomylił, albo w sekundy przystępnej nie wprowadził, albo wprowadził nie w tą stronę. Dalej jeszcze. Systemy komputerowe, takie system Google, na przykład Microsoftu, jest też taki system Alibaba, to one, żeby nie wprowadzać skokowej sekundy, bo nie ma sekundy 61, jest tylko 60 sekund w minucie, to te systemy wydłużały sekundę pół dnia przed i pół dnia po, albo wydłużały sekundę 8 godzin przed i 8 godzin po. Albo przez dwie sekundy wydłużały, żeby skompensować tą różnicę. I to powodowało, że różne systemy miały czas, który się ze sobą nie zgadzał. Więc tu jest po prostu ryzyko, ryzyko pomyłki. Tak jeszcze mówiąc obrazowo, sekundy przestępne są po to, czy były po to, żeby południe wypadało rzeczywiście w południe. Tylko tyle, że w ciągu 50 lat Mamy w tej chwili trochę więcej niż 30 sekund przestępnych. Czyli możemy liczyć, że korzystając z tego czasu atomowego na południku zerowym, słońce nie będzie górowało rzeczywiście o godzinie 12, tylko na przykład o godzinie 12 i 15 sekund. No to chyba da się z tym żyć jednak. No tak, my żyjemy na południku 20, a Właśnie. mamy czas wypłuńkę 15 czy 30. Tak sobie wymyśliliśmy, że tę rozmowę będziemy publikować 29 lutego, czyli w dniu, który wypada rzadko, bo raz na 4 lata mamy rok przestępny. Myślicie, jako specjaliści od czasu i kalendarza, że to jest dobre rozwiązanie? Te lata przestępne? Nie da się innego? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Konieczne. Ziemia nie wykonuje dokładnie pełnego obiegu wokół Słońca w 365 dni, tylko nieco ponad 365 i nieco ponad 1 czwarta. Prawie 1 czwarta. Mhm, prawie. Znaczy chodzi o to, że po prostu, jeżeli by nie było lat przestępnych, to by się w końcu okazało, że święta Bożego Narodzenia byłyby na przykład na wiosnę. Wakacje by wypadały w jesienią. Czyli po prostu byśmy zupełnie zmienili harmonogram zgodność kalendarza z naturalnymi porami roku. I tak naprawdę reforma kalendarza, która polegała na tym, żeby to prawie jedna czwarta dnia. Czyli skoro prawie jedna czwarta, to znaczy, że co trzy lata mamy rok przestępny. Ale to prawie oznacza, że co jakiś czas są wyjątki. Czyli raz na 100 lat nie mamy roku przestępnego, ale raz na 400 lat taki rok przestępny jest. I ci z Państwa, którzy przeżyli rok 2000, to tak, 2000 rok był podzielony przez 4, więc powinien być przestępny, ale był podzielony przez 100, więc nie powinien, ale jednak był podzielony przez 400. Więc to było wyjątkowe stulecie, rok 2000, który był rokiem przestępnym. Kolejny takie będzie w roku 2400. Natomiast dzięki tym dniom przestępnym, to rzeczywiście można spokojnie planować czy prace polowe w rolnictwie. Kiedyś jeszcze przed reformą kalendarza tą gregoriańską. Problemem było to, żeby dokładnie określić, kiedy rozpocząć siew. My wiemy, że sieje się w marcu czy na początku kwietnia. Natomiast z czasem ten okres się przesuwał, w związku z czym były osoby, które specjalnie się szkoliły w tym, żeby. Dokładnie określać, jaki w tym roku będzie najlepszy moment na dokonanie siewu. W tej chwili mamy tak, że wiemy zawsze, że święta są wtedy, kiedy potrzeba, tak samo też, że wiadomo, kiedy należy przystąpić do prac polowych. Jeśli chodzi o takie kwestie no, trochę społeczne, to pani Aleksandra też pytała, jedna z patronek. Komisja Europejska zaleca kontynuowanie zmian czasu z letniego na zimowe i odwrotnie do 2020 Szóstego roku, chociaż od jakiegoś czasu rozmowy się toczyły o przerwanie tego procesu, czy wiadomo, dlaczego prace nad zmianą przepisów zostały przerwane, co się o tym mówi, czy są rzetelne, naukowe badania na temat zasadności zmian czasu i jego wpływu na ludzi. Panowie, coś tutaj. To ja, może zacznę od końca. Czy są rzetelne badania? Chodzi o to, że jest szereg badań, które pewne aspekty wprowadzania zmiany czasu zimowego na letni, z letniego na zimowy, badają. Między innymi badane są tutaj na terenie naszego kraju, że wtedy zwiększa się liczba wypadków. Z tym, że my dokładnie, my mówię jako społeczeństwo, naukowcy, nie możemy oddzielić czynników, jakie powodują te wypadki. Być może ta zmiana czasu jest. Z pewnym elementem, który na to wpływa negatywnie lub pozytywnie, ale no na pewno tej relacji nie da się określić tak bezpośrednio, ponieważ no zmiana czasu też jest w takim okresie, kiedy jest zmożony ruch. Ta zmiana wiosenna, która teraz będzie, no często spotyka się ze świętami wielkanocnymi, natomiast zmiana z letniego na zimowy mamy ostatni weekend października, kiedy jest zazwyczaj dzień lub kilka dni później, Święto wszystkich świętych, gdzie ten ruch jest naprawdę zmożony i wypadki normalnie, nominalnie wtedy są bardziej częste. Także jednoznacznych badań naukowych wskazujących na zasadność wprowadzania zmian czasu nie ma na pewno zostało to potwierdzone, że już to uzasadnienie ekonomiczne, które pierwotnie było wskazywane przez polityków jako powód do wprowadzania zmian czasu, no, że ono już jest w tym momencie pomijalne. Natomiast głównie problem są społeczne i te problemy społeczne, odejścia od zmian czasu, możemy zauważyć w krajach w których od tych zmian odstąpiono, ponieważ konsekwencją decyzji o tym, czy odstępujemy od zmian czasu, jest to, jaki czas wybieramy. Jeżeli pozostaniemy przy czasie letnim, no to wtedy w okresie letnim będziemy mieli więcej dostępnego światła dziennego wieczorami, natomiast w okresie zimowym będziemy mieli długie, ciemne poranki. W krajach, w których takie rozwiązanie przyjęto, no zazwyczaj protestowali rodzice, gdzie widzieli problemy u swoich dzieci, które musiały zaczynać lekcje, a nawet o godzinie 9 czy 10 jeszcze za oknami było ciemno w szkole, problemy z koncentracją w szkole, a także były problemy z bezpieczeństwem na drogach, kiedy dzieci o właśnie o takim dużym zmroku do szkoły uczęszczały. No, i także musimy wiedzieć, że w okresie zimowym w Polsce te poranki są najgorsze, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, zazwyczaj wtedy jest najzimniej o poranku, no i ten moment zaczynania naszego dnia pracy musieli byśmy wtedy przesunąć o godzinę wcześniej, tak jakby. No to zostańmy przy zimowym. Jak zostaniemy przy zimowym, no to w okresie zimowym będziemy mogli jakby zachować taki efekt, jak zachowujemy obecnie w okresie zimowym. Natomiast w okresie letnim będzie bardzo wcześnie rano robiło się jasno. No i o godzinę wcześniej niż obecnie będzie się robiło ciemno wieczorem. No ale musimy wiedzieć o tym, że w okresie letnim mamy wakacje i chcemy jak najwięcej z tego światła korzystać wieczorem, no bo Wyjeżdżając gdzieś, no to chcemy jakby do długa spędzać czas. No i z tym też się właśnie wiąże już ekonomia wtedy, no bo wtedy różnego rodzaju rozrywki na świeżym powietrzu, bary, różnego rodzaju, no wiadomo, sportowe, czy nawet w Stanach Zjednoczonych są takie badania, gdzie zbadano, jak zmiana czasu wpływa na na rynek akcesoriów grillowych i wszelkiego rodzaju aktywności z tym związanych. No i to było wymierne. Można w internecie znaleźć wymierne korzyści dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, że ta godzina dodatkowa dostępności do światła słonecznego jest możliwa do wykorzystania wieczorem. Reasumując, można wysnuć takie stwierdzenie, że sam moment zmiany czasu i ten efekt zmiany czasu jest niekorzystny dla naszego dla nas, bo musimy się przystosować. Szczególnie gdy ta godzina jest nam zabrana, gdy śpimy krócej, no to wtedy może być to uciążliwe. Natomiast korzystne jest to, że korzystamy z czasu letniego latem i tę godzinę dodatkową wykorzystujemy wieczorem dostępu do światła dziennego i korzystamy z czasu zimowego zimą, czyli rano mamy względnie jasno. Czyli takie są korzyści, natomiast no, tym defektem jest sam moment zmiany. Natomiast wybierając jeden czas stosowany przez cały rok, będziemy musieli albo zimą, albo latem no, liczyć się z pewnymi niedogodnościami lub cierpieć, jak powiedział pan Albin. Czyli prace w tej kwestii utknęły gdzieś w komisji, tak? Co Coś znaczy, panowie wiecie? Prace w kwestii rezygnacji ze zmian czasu rzeczywiście w tej chwili zostały wstrzymane. to w sumie zostały wstrzymane. Najpierw z powodu pandemii w 2020 roku, a także z tego powodu, że tak naprawdę nie ma zgody, takiej wspólnej zgody wszystkich państw członkowskich co do zmian czasu. Dlatego, że owszem, w ankiecie, która proponowała, pytała o to, czy jesteście za aktualnym stanem, czy za rezygnacją z zmian czasu, większość ludzi opowiedziała się za rezygnacją ze zmian czasu. Natomiast te kraje, które miały doświadczenia historyczne, że one miały na przykład wprowadzoną taką nienaturalną strefę czasową albo miały czas letni przez cały rok, to te kraje są przeciwne rezygnacji ze zmianą czasu. W związku z czym nie ma tutaj zgody. Po drugie, to też musimy o tym pamiętać, że pierwotna przyczyna zmian czasu, czyli oszczędności w energii na oświetlenie, być może obecnie już nie ma takiego znaczenia, natomiast okazało się, że przy zmianach czasu jest lepsze wykorzystanie światła słonecznego w okresie letnim, przez co jest więcej, na tym korzysta czy branża turystyczna, czy branża sportowa, czy hotelarska, ośrodki kultury, przez co no, my wydajemy więcej pieniędzy, no bo więcej spędzamy czasu poza domem i mamy różne, różnego rodzaju pokusy. Natomiast z drugiej strony, powrót do zwykłego czasu w okresie zimowym wynika z naszych przyzwyczajeń kulturowych. Dlatego, że zauważcie Państwo, że ten sam czas jest w Polsce, jak i we Francji czy w Hiszpanii. Tylko tyle, że nasze szkoły zaczynają pracę typowo od godziny ósmej, natomiast we Francji od godziny dziewiątej. W związku z czym przyjęcie innego czasu powoduje, że dopasowujemy harmonogram dnia do... Aktualnego czasu tak, żeby to okno naturalnego światła dopasować do tej aktywności, która jest nam najbardziej potrzebna. W związku z czym tak naprawdę podjęcie dobrej decyzji, czy zmiany czasu są potrzebne, czy nie, jest bardzo trudne. Dlatego, że wydaje się ludziom, że czas letni jest super, no bo jest super, w związku z czym ten czas letni stosowany w zimie, czy będzie dobry, to już my wiemy z doświadczenia, że nie. Z kolei czas zimowy w zimie jest. Bardzo dobry. Ale czas zimowy w lecie oznacza właśnie krótsze popołudnia, w związku z czym to jest trochę tak, jak wylanie dziecka z kąpielu. I to jest pytanie, co jest rzeczywiście korzystniejsze. Także na razie Unia Europejska wstrzymała tę pracę. W tej chwili zostało ogłoszenie o harmonogramie zmian czasu do roku 2026. Po prostu to jest efekt dyrektywy o zmianach czasu, która nakazuje. Publikowanie na każde kolejne pięć lat terminy wprowadzania odwoływania czasu letniego. Czyli to jest standardowa procedura trwająca już od dawna, że w okresie pięcioletnim wyznacza się terminy wprowadzania, z tym, że te terminy też są zawsze jakby z góry stałe. To jest ostatni weekend marca i ostatni weekend października na wprowadzanie zmian czasu. Czyli inaczej mówiąc, w roku 2026 najprawdopodobniej może być kolejne rozporządzenie w sprawie hormonogramu zmian czasu na kolejne 5 lat ale też w każdej chwili, jeżeli będzie konsensus, może być podjęta decyzja o rezygnacji ze zmian czasu i wówczas poszczególne kraje przyjmą daną strefę czasową jako czas urzędowy przez cały rok i po pierwszej zimie zobaczymy, czy to będzie dla nas dobry wybór. Czyli, czyli na razie jest stan zawieszenia. I nie wiadomo, czy to jest stan zawieszenia na kilka lat, czy nawet na więcej. No, na razie wydaje się, że... Europa ma no, w tej chwili inne problemy, były problemy z COVID-em, teraz są problemy z sytuacją w Ukrainie, które powodują, że na razie o zmianach czasu mniej się myśli. No i też należy powiedzieć, że jeżeli padnie ta decyzja o odstąpieniu od zmian czasu, no to w życie nie zostanie ona wprowadzona z dnia na dzień. Będzie musiała być no, na pewno z kilkuletnim uprzedzeniem, ponieważ okazuje się, że urządzenia elektroniczne, systemy informatyczne mają zaimplementowane algorytmy do uwzględniania tych zmian czasu, ponieważ jeżeli wiemy, że standardowo jest to właśnie zawsze ostatni weekend marca czy października, to daje się to matematycznie, czy nawet z wykorzystaniem kalendarza wyznaczyć i okazuje się, że głównie w systemach, w systemach transportowych w lotnictwie operatorzy potrzebowaliby sporo czasu, żeby takie zmiany wprowadzić i upewnić się, że w momencie odstąpienia od zmian czasu no, nie wywoła jakby to zamieszanie jakiegoś, jakichś konkretnych strat. To na koniec chciałam panów zapytać, jaka jest przyszłość dziedziny mierzenia czasu. Pan Marek zapytał, czy istnieją jakieś... Limity teoretyczne lub praktyczne wyznaczające kresy zwiększania tej dokładności. Czy da się teoretycznie czas mierzyć z dowolną dokładnością? Co trochę łączy się też z moim pytaniem, które chciałam Panom zadać, bo piszecie u siebie na stronie, że cały czas inicjujecie badania naukowe związane z mierzeniem czasu. Co tutaj można jeszcze właśnie badać? Jak dalece można doprecyzowywać? Czas jest to najdokładniej mierzona wielkość fizyczna. I o tym, że stałe fizyczne są stałe to my wiemy na podstawie wyznaczania dokładnego czasu. Czyli jeżeli potrafimy odtwarzać czas na poziomie 2 razy 10 do minus 16, to jest tak bagatela jedna sekunda na chyba 200-300 milionów lat mniej więcej. Czyli o tyle by się mógł pomylić zegar, gdyby tak długo mógł pracować. To wiemy, że na tym poziomie stałe fizyczne są rzeczywiście stałe. I w tym momencie im dokładnie wyznaczamy czas i częstotliwość, tym możemy dokładniej wiedzieć, mieć lepszą informację na temat zjawisk fizycznych zachodzących, czy to w atomach, czy w takich strukturach układu atomów. I w ten sposób następuje wzrost poznania wiedzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dokładny czas, to jest dokładna nawigacja. I w tym momencie rozwój systemów nawigacyjnych. Jeżeli w tej chwili zegar, który ma dokładność jednej sekundy na te 2-3 miliony lat na Ziemi. To umożliwia synchronizację satelitów GPS-u na poziomie kilku, kilkunastu nanosekund. I wtedy mamy nawigację na poziomie 3-4-5 metrów. Jeżeli chcemy mieć większą dokładność nawigacji, potrzebujemy dokładniejszego czasu. Jeżeli chcemy mieć lepsze szyfrowanie, potrzebujemy bardziej odpornych algorytmów szyfrowania, żeby były odporne na zhakowanie. To też wymaga bardzo dokładnej częstotliwości. W tej chwili synchronizacja umożliwia rozwój telekomunikacji, czyli ten rozwój 5G, 6G, czy ten internet rzeczy. To jest potrzebne. Czyli, mając dokładną częstotliwość, lepszą synchronizację, możemy sobie z tym poradzić. Teraz, w energetyce, dokładna synchronizacja oznacza mniejsze straty energii, ale też i również mniejsze ryzyko chyba że popełnimy błąd mniejsze ryzyko blackoutów. Bo w tym momencie sprawa jest prosta. Jeżeli by zabrakło prądu, to wtedy nie działa internet, nie działają telefony komórkowe, nie mamy pieniędzy przecież. Dwa dni bez prądu, to, to w zasadzie cofamy się do epoki bez mała kamienia łupanego, i wtedy są ogromne zamieszki, rozruchy, tak naprawdę. Także w tej chwili nasze uzależnienie od tych takich wyższych technologii polega na tym, że kwestia synchronizacji się rozwija. Też kwestia eksploracji kosmosu, też wymaga dokładnego czasu, dokładnej częstotliwości, no i coraz dokładniejsze badania naukowe, czyli w tym kierunku to wszystko staramy się rozwijać. No i też chcemy w tym brać udział. Reasumując, te obszary rozwoju aktualnie tej technologii, no w dwóch kierunkach mogą się rozwijać. Rozwój stabilnych wzorców częstotliwości i takie wzorce w Polsce są rozwijane, jak już mówiłem, w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tam są wzorce optyczne, ale też planujemy rozwijać w Głównym Urzędzie Miar w kampusie laboratoryjnym, który jest obecnie budowany i w tym roku będzie oddawany do użytku w Kielcach. To jest kampus laboratoryjny, gdzie będą prowadzone prace badawcze, rozwoju. Na rzecz właśnie rozwoju metrologii, między innymi czasu, tam będzie laboratorium czasu i częstotliwości w Kielcach. I to jest rozwój, jeżeli chodzi o rozwój wzorców tutaj w Polsce. A drugi kierunek to jest rozwój technologii, technik transferu czasu i częstotliwości. W Polsce tutaj też mamy dość duże osiągnięcia, a nie mówię jako główny urząd miara, ale jako inne jednostki, z którymi współpracujemy. Między innymi Akademia Górniczo-Hutnicza, która rozwija technologię, czy urządzenia nadawsze odbiorcze transferu w systemie światłowodowym są firmy, które rozwijają technologie takie, które już są komercjalizowane, technikę właśnie NTP, serwery wykorzystujące taki pewny rodzaj protokołu, nazywa się White Rabbit. I firma, która produkuje odbiorniki dedykowane do wykorzystania sygnałów nawigacji satelitarnej do porównywania wzorców atomowych, i te odbiorniki są. Na świecie instalowane w takich laboratoriach jak nasze. Czyli ten rozwój w Polsce już istnieje, tych technologii w naszym obszarze. Natomiast był tam jeden ważny element, czy jest limit takiej dokładności wyznaczania sekundy. I mówi się dużo o teoriach, bo tutaj tak naprawdę limitem będzie fizyka. Ja nie jestem fizykiem, tu pan Albin myślę, że będzie kontynuował ten temat krótko, ale mówi się o kwantach czasu i tak dalej. Natomiast z tego, co wiem, no, nie jest potwierdzone, żeby był określony jednoznaczny limit możliwości wyznaczenia dokładności jednostki czasu. To tutaj troszeczkę fizyki. Jeżeli chcemy policzyć o ile zmieni się upływ czasu przy zmianie wysokości na przykład o 1 m, to że policzymy zmianę energii potencjalnej przez mc kwadrat. Mamy m razy g razy delta h podzielimy przez mc kwadrat. Nam się m się skróci. C to jest 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. W kwadraty to będzie 9 razy 10 do potęgi 16 metra na sekundę. Ale tą dziewiątkę możemy skrócić z przyspieszeniem ziemskim. Nam wychodzi, że na jednym metrze mamy 1 razy 10 do minus 16 zmianę upływu czasu. I to są fontanny czy takie czyli takie specjalne zegary z atomami cez. Zegary optyczne, jak będą miały stabilność na poziomie 1 razy 10 do minus 18 a takie zegary jądrowe, nuklearne do poziomu minus 20 to minus 18 to już jest 1 cm zmiany wysokości, i już taki zegar zmienia wyraźnie swoje wskazanie. Minus 20 to z 1 cm mamy 100 razy mniej, czyli 1 dziesiątą mm. Czyli przy 10 mm już ten czas płynie inaczej. Więc jeżeli byśmy mieli zegar, który by miał stabilność na poziomie 1 razy 10 do minus 20, to w zasadzie żebyśmy byśmy musieli mieć dokładność ułamka milimetra jego pozycji. Natomiast geoida jest w tej chwili zdefiniowana dynamicznie. Czyli ten poziom geoidu obrotowy, ten poziom zera, dlatego że ziemia mokra jest cięższa, ziemia sucha jest lżejsza. W związku z czym, w zależności od opadów, poziom geoidu ulega wahaniom. W związku z czym i tak, i tak w pewnym momencie przestaniemy mieć możliwość bardzo dokładnego odniesienia czasu, dlatego że ten czas będzie podlegał zmianom, on będzie zmienny. W związku z czym. I ograniczenia środowiska trochę nas tak. ograniczą, tak. Tak? Dokładnie tak. Czyli no abstrahując od tego, czy jest jakiś teoretyczny limit możliwy do osiągnięcia, to aby wyznaczyć dokładnie czas, byśmy musieli prowadzić szereg bardzo dokładnych pomiarów otoczenia i tak dalej. I to fizycznie nie będzie możliwe, żeby tak precyzyjnie wyznaczać poprawki, które da się zastosować do bardzo dokładnych Teraz zegarów. Mówi się o tak zwanym czasie planka. To jest 10 do potęgi minus 24. Czyli takim kwancie, tak? Takim kwancie czasu. Czasu. Tak, to w 24 sekundy. Bo my tak naprawdę tu wracamy może do, do pewnego pytania na temat y, struktury, czy tego, czym jest czas, ale my do końca nie wiemy, czy czas jest ciągły, czy nie. Tak samo też nie wiemy, czy czas to jest tylko coś, co nam pomaga zrozumieć kolejność zachodzących zdarzeń oraz dynamikę tych zdarzeń. Natomiast, czy on istnieje tak do końca? Wiemy, że istnieje zmienność. Natomiast to jest tak samo, jak przykład, pytanie, czy istnieje temperatura. Potrafimy temperaturę mierzyć, ale czy ona sama w sobie istnieje? Tylko my porównujemy stany termodynamiczne i z czasem może być tak, że my tylko porównujemy, co kiedy się wydarzyło. Ale co to Kryzio jest? Ten... relacji, tak. Tak jest. Także tutaj myślę, że te granice na razie można przyjąć, że mówi się o poziomie 1 razy 10 do minus 20 wartości względnej. To jest taka granica stabilności zegarów atomowych, takich już zegarów jądrowych, nuklearnych. Natomiast sam pomiar przedziału czasu to w tej chwili czasami no, są zjawiska femtosekundowe, czyli 10 do potęgi minus 15. Są też attosekundowe, czyli do potęgi minus 18. Więc mamy jeszcze sześć rzędów wielkości niżej do zdobycia. Fascynujące to wszystko jest. Bardzo Panom dziękuję za rozmowę. Dr. Albin Czubla, zastępca dyrektora zakładu czasu i długości głównego Urzędu Miar. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan doktor inżynier Maciej Gruszczyński, kierownik laboratorium nowych technologii czasu i długości, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mówi pan jeszcze raz, gdzie można ściągnąć aplikację? Można wszystkich informacji o projekcie dowiedzieć się ze strony eczas.gum.gov.pl. Do czego zachęcam. Dziękuję bardzo. Radio naukowe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jak zawsze, bardzo mile widziane są Wasze komentarze. Na ile się przed tym odcinkiem zastanawialiście nad tym, jak bardzo właśnie skomplikowany jest ten system, który dostarcza nam tę prostą, wydawałoby się? Informacje o tym, która jest godzina. Na mnie to zrobiło naprawdę duże wrażenie. Polecam Wam serdecznie zajrzenie na stronę radionaukowe.pl, Niedawno odświeżyliśmy nasz serwis. Znajdziecie tam na przykład filtrowanie odcinków po kategoriach. Są też zalążki naszego bloga, na przykład jest taki wpis w którym wyjaśniam, kto i w jakich okolicznościach wypowiada słowa z czołówki podcastu. Wiem, że czasami o to pytacie, więc pewnie wielu z was o tym pomyślało, ale nie napisało, nie zapytało. W związku z tym jestem przekonana, że dla wielu osób będzie to ciekawy wpis. A ten blog i inne dodatkowe elementy będziemy oczywiście w miarę możliwości i w czasie rozwijać. W kolejnym odcinku astronomia poza galaktyczna. Będziemy rozmawiać o przepotężnych kwazarach. Polecam serdecznie i do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.